Archeolodzy, historycy, antropolodzy badają artefakty, twory natury i różne zjawiska. O jednych można wiele powiedzieć, inne skrywają frapujące tajemnice. Są też znaleziska zdecydowanie niepasujące do ustalonego przez naukę obrazu dziejów. Dzisiaj porozmawiamy o kilku odkryciach, które być może wpłyną na naszą historię. Ale najpierw kliknij przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, by móc z nami na bieżąco odkrywać kolejne tajemnice. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Starożytne miasto. W południowej Afryce odkryto pozostałości starożytnego miasta. Naukowcy uważają, że ruiny otoczonego murami miasta, które znaleźli, mogły zostać zbudowane 200 tysięcy lat temu. To całkowicie zmieniłoby historię, ponieważ najwcześniejsze cywilizacje i osady miejskie zaczęły się rozwijać między 4000 a 3000 rokiem przed naszą erą, kiedy rolnictwo i handel pozwoliły ludziom pozostać w jednym miejscu. W 2007 roku Michael Tellinger, badacz i pisarz pasjonujący się pochodzeniem człowieka, oraz Joan Heine, miejscowy strażak i pilot, postanowili zbadać to miejsce. Ruiny składają się z ogromnych kamiennych kręgów, z których większość jest zakopana w piasku i można je zobaczyć tylko z powietrza lub za pomocą zdjęć satelitarnych. Zorganizowany charakter tej starożytnej społeczności i sieć dróg łącząca sugerują, że metropolia była domem dla wysoce zaawansowanej cywilizacji. Poprzez pomiar szybkości erozji obecnego dolerytu stało się możliwe określenie wieku miejsca. Uważa się, że metropolia o powierzchni 1500 km² została zbudowana między 160 tysięcy a 200 tysięcy lat temu. Co ciekawe, nikt wcześniej nie zastanawiał się nad pochodzeniem i wiekiem tych kamiennych kręgów, mimo że okoliczni mieszkańcy spotykali się z nimi wielokrotnie. Starożytne miecze. Para mieczy sprzed 2800 lat została odkryta w małym, bawarskim miasteczku Andechs. Pochodzą z epoki żelaza i są obecnie najstarszą żelazną bronią znalezioną w południowych Niemczech. To, co sprawia, że znalezisko jest tak wyjątkowe, to fakt, że miecze należą do okresu Hallstatt, który obejmuje epokę brązu i żelaza. Był to okres przejściowy i czas wielkich skoków technologicznych. Każdy miecz został znaleziony w płytkim grobie wśród innych przedmiotów, które wyraźnie były formą ofiary pogrzebowej. Naczynia ceramiczne, inne miecze, biżuteria z brązu i rzeczy, które byłyby cenne dla ludzi epoki żelaza. Co ciekawe, miecze zostały datowane przez ekspertów do momentu, w którym kultura Hallstatt przechodziła z epoki brązu do epoki żelaza. Widać to w konstrukcji mieczy. Starszy miecz został wykonany w kształcie i stylu miecza z brązu. Konstrukcja nieco młodszego miecza Hallstatt, również wykonanego w VIII wieku przed naszą erą, została zaprojektowana tak, aby w pełni wykorzystać mocniejsze właściwości żelaza. Te dwa miecze opowiadają nam o początkach obróbki żelaza i dostarczają informacji o zmianach w technologii broni. Nie ma wątpliwości, że groby z mieczami wyróżniają elitę regionalną, której symbole statusu obejmowały najnowocześniejszą broń tamtych czasów. Pochodzenie ludzkości. Nowe odkrycie w Afryce rzuca wyzwanie temu, co wiemy o pochodzeniu ludzkości. Badanie szczątków homininów znalezionych w jaskiniach Sterkfontein na północ od Johannesburga szacuje ich wiek na od 3,4 do 3,6 miliona lat. Wśród nich była Pani Ples, najbardziej kompletna czaszka, znaleziona w 1947 roku. Pani Ples i inne skamieniałości, znalezione na podobnej głębokości jaskini, były wcześniej szacowane na 2,1 do 2,6 miliona lat.
ale najnowsze badania wykazały, że są one w rzeczywistości starsze niż skamielina Lucy, znaleziona w Etiopii w 1979 roku, która ma 3,2 miliona lat. Badania w Sterkfontein rozpoczęły się w 1936 roku, kiedy paleontolog Robert Broom odkrył pierwszą skamieniałość dorosłego hominina. Od tego czasu w tym miejscu dokonano setek podobnych znalezisk. Nowe oszacowanie wieku przeprowadzono na podstawie radioaktywnego rozpadu izotopów glinu i berylu w skałach zakopanych w tym samym czasie co skamieliny. Cud Jezusa Chrystusa. Starożytna mozaika odkryta wewnątrz tajemniczego kościoła w Izraelu została wykonana w V wieku i przedstawia jeden z najsłynniejszych cudów Jezusa. Została znaleziona w idealnym stanie w spalonym kościele w Hippos, stanowisku archeologicznym na wschód od Jeziora Galilejskiego. Odkryte kafelki przedstawiają dwie ryby i 5 bochenków, co odpowiada nowotestamentowej historii Jezusa, który rzekomo nakarmił 5 tysięcy ludzi. Jest to niewiarygodne, ponieważ dokładnie pasuje do tego, co zostało napisane w Nowym Testamencie. Tradycja chrześcijańska głosi, że cud miał miejsce na północno-zachodnim krańcu Jeziora Galilejskiego, jednak wielu wierzy, iż Jezus dokonał cudu na wschodzie, zanim przeszedł po wodzie i poszedł na północno-zachodni brzeg. Może to nie do końca zmienia historię, ale z pewnością pokazuje historyczną dokładność z Nowym Testamentem i dalej wspiera ideę, że Jezus był prawdziwy i być może naprawdę czynił cuda. Greckie grobowce w Neapolu. We włoskim Neapolu naukowcy niedawno zbadali greckie grobowce wewnątrz starożytnego cmentarza, który pochodzi sprzed ponad 2300 lat. Grobowce są prawie doskonale zachowane i jest to bezpośredni, żywy dowód działalności w epoce greckiej. Cmentarz jest nie tylko starszy o ponad 400 lat niż ruiny Pompeji i innych rzymskich miast wzdłuż Zatoki Neapolitańskiej, ale wcale nie jest rzymski. W rzeczywistości został zbudowany przez starożytnych Greków, którzy założyli Neapol w 8 wieku przed naszą erą i utrzymywali go w pełni greckim miastem, nawet gdy kilka wieków później znalazło się pod kontrolą Rzymian. Starożytni Grecy budowali grobowce dwukomorowe. Jedną górną, gdzie odmawiano modlitwy, i dolną, gdzie spoczywały ciała. Ale to nie są zwykłe jaskinie. Komnaty zostały wyrzeźbione tak, aby przypominały prawdziwe pokoje z fałszywymi belkami stropowymi, ławkami, klatkami schodowymi, a nawet łóżkami z wysokimi materacami. Jest to niezwykłe odkrycie, ponieważ pokazuje, że Neapol nigdy tak naprawdę nie był włoski, ale zawsze był grecki. Jeśli zastanawiasz się, jaką różnicę robi to, czy starożytne miasto miało greckie korzenie, czy rzymskie, pozwól, że poświęcę krótką chwilę na wyjaśnienie. Grecy i Rzymianie, chociaż żyli w tym samym czasie, ich ludność kompletnie się od siebie różniła. Podczas gdy Rzymianie organizowali krwiożercze igrzyska gladiatorów, greccy mieszkańcy Neapolis gościli bardziej wyrafinowane podejście do greckich igrzysk olimpijskich. To przestrzeń o niezwykłym znaczeniu, ponieważ dostarcza nam cennych danych na temat wierzeń i struktury społecznej Neapolis w epoce helenistycznej i rzymskiej. Dzięki za oglądanie! Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!